Dzień dobry, Państwu. Wybierzmy się dziś na wycieczkę do Maroka. Maroko tłumnie przyciąga turystów. Maroko ma 1835 km plaż, czyli mają plaże ponad trzy razy dłuższe niż u nas w Polsce. Mają plaże i nad Morzem Śródziemnym czyli po wschodniej stronie Cieśniny Gibraltarskiej i Plaże nad Atlantykiem po tej zachodniej stronie cieśniny gibraltarskiej. Te marokańskie plaże wychwalane są w zasadzie w każdym przewodniku turystycznym. I w Maroku mają bajeczne zabytki i egzotyczne arabskie targowiska. Przewodniki opowiadają o bogatej historii i praktykowanej tradycji. Czyli trochę taki turystyczny standard, do którego zdążyliśmy już przywyknąć, taki arabski standard. Maroko jest atrakcyjne turystycznie. Ale ja chciałbym Państwa zabrać na tę podróż do Maroka, żeby pokazać, czym ta ich gospodarka żyje, jakie są życiowe realia Marokańczyków i jakie ci. Marokańczycy mają perspektywy. Jadąc do Maroka jako turyści, widzimy tylko jedną stronę. Tę, która ma służyć naszej turystycznej wygodzie tą turystyczną atrakcyjność Maroka. A ja chciałbym bardziej porozmawiać o realiach życia Marokańczyków, o tej drugiej stronie medalu trochę tej charości. Maroko leży w Afryce, po obu stronach Cieśniny Gibraltarskiej. I Maroko jest częścią Magrebu. Magreb. Magreb, czyli Zachód. Kiedy po objawieniach Mahometa Arabowie zaczęli podbijać świat, to szli na Zachód. Z Półwyspu Arabskiego, z Mekki i z Medyny szli na Zachód. Najpierw był to Zachód Afryki. Arabski Magreb oznacza Zachód. Magreb, Zachód. I na tym Magrebie, Zachodzie były ziemie współczesnego Maroka, Algierii, Tunezji. Pokazuję to Państwu na mapie, ten jasnozielony kolor. I tak przez, było przez całe średniowiecza. A współcześnie pojęcie Magrebu rozszerzone zostało o Libię, Mauretanię. Saharę Zachodnią, to ten ciemnozielony kolor tutaj na slajdzie. Każde z tych państw ma dostęp do morza, czyli może prowadzić handel. A handel jest bardzo ważny dla gospodarki, dla Arabów w szczególności. Maroko liczy tyle samo ludności co Polska. No, ludnościowo jesteśmy niemal identycznymi krajami. Ale już cała reszta nas różni. Popatrzmy na zdjęcia satelitarne z Google Map. My Polska, my Europa jesteśmy obszarami zielonymi. U nas jest roślinność. A w Maroku, czy ogólnie w tych krajach Magrebu, zdecydowanie przeważa pustynia. Na turystyczny wypad wyjechać do Maroka warto. Ale już spędzać tam życie... No, może być cokolwiek uciążliwe. Pokazuje na mapie Maroko i sąsiadującą z nim Saharę Zachodnią. Ta Sahara Zachodnia to takie państwo nie państwo. Uznawane jest przez jedynie około 50 państw. Mamy we współczesnym świecie taką grupę państw o dziwnym statusie międzynarodowym. Jest wśród nich Kosowo, jest Palestyna. I Cypr Północny, i jest Tajwan, no a także grupa związana z niedawnym jeszcze a, niedawnym terytorium Związku Sowieckiego, czyli Naddniestrze, Osetia Południowa, Górny Karabach, czy Abchazja. Niektórzy mówią o nich, że są to państwa, no ale państwo to kategoria polityczna. Poprawniej byłoby nazwać je krajami, bo kraj to pojęcie geograficzne. Sahara Zachodnia to bardziej kraj niż państwo, bo większość świata tej Sahary Zachodniej nie uznaje. Właśnie Sahara Zachodnia jest takim państwem nie państwem ale co do zasady okupowana jest przez Maroko. Kiedyś ta Sahara Zachodnia była kolonią hiszpańską. Zresztą nazywała się wówczas Hiszpańska Afryka Zachodnia. Potem, w 1958 roku, z jej części powstała Sahara Hiszpańska. Ważne jest jednak coś innego. Sahara Zachodnia była kolonią hiszpańską, a Maroko było kolonią francuską. Dzisiaj ta część francuska niejako przejęła tę część hiszpańską. Oba kraje, Maroko i Sahara Zachodnia. Mają przeszłość kolonialną. Dla Zachary Zachodniej ogłoszenie niepodległości nastąpiło dopiero w 1976 roku. Oni nie mają nawet pół wieku niepodległej historii. A dla Maroka ta niepodległa historia zaczęła się dopiero w roku 1956. Dla naszej części Europy, dla Wschodniej Europy. W 1956 zaczęła się odwilż postalinowska, 20 zjazd KPZR, a dla Maroka wtedy dopiero zaczęła się niepodległość. A Sahara Zachodnia musiała na tę niepodległość czekać jeszcze dalsze 20 lat. U nas były już wtedy strajki radomskie. I Maroko i Sahara Zachodnia. Nie mają zbyt długich tradycji państwowości. To są takie świeże państwa, świeże, tak jak pieczywo, jeszcze ciepłe, jeszcze czuć, jeszcze nie ostygły. Ale w roku 1987, proszę zauważyć, jak szybko po odzyskaniu niepodległości, Maroko złożyło wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Złożyło ten wniosek, ale dawni kolonialiści szybko im wyjaśnili, że nie mają szans i że Maroko tę naszą Unię Europejską może oglądać tylko przez morze, z daleka, ale nigdy członkiem Unii Europejskiej nie będą. No to. Jeszcze nie ta kultura, jeszcze nie ten etap, kiedy mogliby być dla nas partnerami. W końcu to są jeszcze niedawne kolonie. W Maroku i w Saharze Zachodniej do dzisiaj czuć postkolonializm. Proszę spojrzeć na cieśninę giblartarską. Maroko zajmuje ważne strategiczne położenie na tym południowym brzegu cieśniny gibraltarskiej. Państwo to widzicie tu na slajdzie. Ta cieśnina zamyka Morze Śródziemne, tutaj po wschodniej części, i oddziela Europę od Afryki. Cieśnina gibraltarska ma w najwęższym miejscu 14 kilometrów szerokości. I masz 300 metrów głębokości. Z tym, że pod wodą występują bardzo silne prądy, i nie da się niepostrzeżenie przekroczyć cieśliny w zanurzeniu. Kto kontroluje cieśliny gibraltarską, ten może limitować ruch na Morzu Śródziemnym. Polityczne znaczenie Maroka jest znaczne z powodu jego geograficznego położenia. Jakiekolwiek niepokoje w Maroku mogą się bezpośrednio przełożyć na ograniczenie lub całkowite zatrzymanie żeglugi między Atlantykiem a Morzem Śródziemnym. Maroko ma takie właśnie położenie strategiczne. I czuć tam do dzisiaj postkolonializm. Południowe wybrzeże Cieśniny Gibraltarskiej należy do Maroka. Ale nie całe południowe wybrzeże. Tu na mapie zaznaczam Ceutę. Miasto hiszpańskie, niewielkie miasto, bo zaledwie 85 tysięcy mieszkańców, a pod względem powierzchni to takie nasze nieco mniejsze świnoujście, taka ceuta świnoujście. Tak, Hiszpania nadal ma ambicje kontroli cieśniny, takie jeszcze postkolonialne. A na północnym wybrzeżu mamy z kolei, proszę zauważyć, tutaj po stronie wschodniej mamy brytyjski Gibraltar. Gibraltar jest obszarowo jeszcze trzy razy mniejszy od Ceuty, a ludnościowo ponad dwa razy mniejszy. Gibraltar to ludnościowo taki polski cieszy. Z tym, że ze względu na położenie geograficzne, obydwa te miasteczka Ceuta i Gibraltar. Mają ogromne znaczenie strategiczne. Taka pozostałość kolonializmu, niby kolonializm się skończył, ale w rejonach strategicznych byli kolonialiści, chcą zachować kontrolę i ją zachowują. A Ceuta i Gibraltar to takie żywe ślady kolonializmu. Ludność Maroka jest równa liczbie ludności Polski. Powiedziałem to już wcześniej. A ludność Sahary Zachodniej to zaledwie 600 tysięcy osób. Niewiele więcej, ale proszę popatrzeć na te przyrosty ludności. Tu pokazuję od roku 1950. W roku 1950 w Maroku mieszkało zaledwie 9 milionów mieszkańców. Zaledwie 9 milionów. A dziś to już cztery razy więcej. I tempo tego przyrostu nie słabnie. Przez ostatnie 30 lat ludność Maroka wzrosła znowuż o ponad połowę z prawie 25 milionów na 38 milionów. No a ludność Sahary Zachodniej. Tu są jeszcze większe wzrosty. Ogromne wzrosty. W 1950 to zaledwie 14 tysięcy mieszkańców, a dziś to już 632 tysiące mieszkańców. Liczba ludności Sahary Zachodniej wzrosła. Ponad 45 razy. Kraj biedny, więc co do zasady ludzie stamtąd uciekają. A po drodze sporo z nich choroby zabierają do piachu, a jednak przyrost ludności jest tak dynamiczny, jakby tam była seryjna produkcja dzieci. No, po prostu demograficzna erupcja. to jest zjawisko właściwe właściwie dla całej Afryki. U nas w Polsce od roku 1950 do 1950 liczba ludności przyrastała. Chociaż nie w takim tempie jak w Maroku czy Saharze Zachodniej. Państwo to widzicie na slajdzie. W 1990 osiągnęliśmy stan 38 milionów i to był szczyt. A teraz cieszymy się, jeśli liczba ludności przez te ostatnie trzy dekady nie maleje w zbyt szybkim tempie. O wzrostach raczej mowy być nie może. W Polsce zmagamy się z ubytkiem liczby ludności i staramy się ten ubytek spowalniać. Demograficzna świetność jest już za nami. W Maroku ludzie mieszkają głównie na wybrzeżu, a im bardziej w głąb kraju, tym mniejsza gęstość zaludnienia. Nie ma się czemu dziwić, bo tam im dalej od wybrzeża, tym więcej pustyni. A na pustyni żyć się nie da. No, Pokazuje to tutaj na slajdach. Widać to także w podziale administracyjnym. Gęsto zaludnione obszary mają co do zasady małą powierzchnię, a te pustynne mają duże powierzchnie. Duże, ale mało aktywne gospodarczo powierzchnie. Społeczeństwa Maroka i Sahary Zachodniej eksplodują. Demograficznie. A jakie mają wyznanie religijne? No, islam. W Maroku wyznawcy Allaha stanowią 99% społeczeństwa. I to jest ten dominujący w islamie odłam, sunnicki. Do tego sunnickiego islamu należeć będzie religijna większość świata. Za 40 lat liczby chrześcijan i muzułmanów zrównają się ze sobą, a potem to już będzie tylko muzułmanów więcej i więcej. Islam to religijna przyszłość świata, ale ta demograficzna większość świata będzie miała jeszcze inne obce nam cechy, na przykład wykształcenie. Proszę zobaczyć na to oficjalne dane. W Maroku 25-30% ludności stanowią analfabeci. Nie umieją czytać ani pisać, ale rozmnażają się na potęgę. Nie chodzi mi o to, żeby w jakikolwiek sposób oceniać tę społeczność, ale staram się zwracać Państwa uwagę na te cechy, które będą wkrótce dominować w populacji świata. U nas w Europie, nawet jak była komunistyczna dyktatura, to władza dbała o wykształcenie. Jakie było, takie było, ale wykształcenie było ważne. Komuniści mordowali, ale z drugiej strony dbali o edukację. A we współczesnych społeczeństwach rynkowych, w biednych krajach, analfabetyzm kwitnie. I analfabeci rozprzestrzeniają się po świecie jako tania siła robocza. I jest jeszcze jedna cecha tego, Społeczeństwa przyszłości. Przypatrzmy się temu właśnie na przykładzie Maroka. W Maroku duża część społeczeństwa to Arabowie. To widzimy tu na diagramie. Ale równie liczną grupę stanowią Berberowie. Arabowie to historyczni najeźdźcy od czasu Mahometa. Bo to oni stali za rozprzestrzenianiem islamu. A Berberowie to ludność tubylcza. Berberowie zostali podbici przez Arabów, a potem zasymilowani i włączeni do arabskich armii. Współcześnie religia jest Arabów i państwo marokańskie też należy do Arabów, król jest Arabem, ale Berberowie są znaczącą częścią populacji. Berberów mamy 50 do 70 milionów rozsianych po całym świecie. W samym Maroku, że ich. 18-20 milionów, w sąsiedniej Algierii nawet 13 milionów, w Mauretanii prawie 3 miliony, w Nigerze ponad 2,5 miliona osób. Mówię o tym, żeby zrozumieć, że duża część tych społeczeństw w przyszłości nie ma nawet swojej tożsamości narodowej, bo berberowie jej nie mają. Berberowie nie mieli swojego państwa, które zachowaliby w swojej historycznej pamięci. To jest tylko społeczeństwo, to jest tylko siła robocza. W Afryce, co do zasady, nie ma państw narodowych. Są to państwa z granicami, takimi wytyczonymi od linijki, i w cudzysłowie, z narodami podzielonymi między różne kraje. Świat państw narodowych o chrześcijańskich wartościach, które my znamy z Europy, powoli odchodzi w przeszłość, a przyszłością świata, są społeczeństwa islamskie, słabo wykształcone, bez narodowej historii i bez umiejętności samodzielnego gospodarowania. I ci ludzie bez historii rozjeżdżają się po całym świecie i są siłą roboczą. I to oni są przyszłością demograficzną świata. Co wynieśli z domu, z ojczyzny? No, wynieśli dużo islamu, bo islam jest religią, która jest obecna w każdym zakamarku ich życia. Islamskie są flaga i godła Maroka, i hymn Maroka, i marokańskie zawołanie: Bóg, ojczyzna, król. W tym Maroku nawet powietrze pachnie islamem. I do tego właśnie, no proszę spojrzeć, tam nie ma demokracji i nigdy nie było. Tu mamy zestawienie czterech państw. I popatrzmy na oceny demokratyczne tych państw. Niemcy mają najwyższą ocenę 3. Polska to już tylko ocena 2. Kiedyś była 3, ale ponoć za rządów PiSu ta polska demokracja ucierpiała. No i mamy tylko notę 2. Rosja ma ocenę 1. Kiedyś mieli ocenę dwa, ale za Putina ta rosyjska gospodarka, ta rosyjska demokracja uzna, doznała uszczerbku. A Maroko, ocena marokańskiej demokracji to zero. Tak, to też jedna z tych cech społeczeństw przyszłości, nie znają demokracji. Demokrację wykształca się i pielęgnuje przez wieki, a te Afrykańskie społeczeństwa takiej szansy nie miały. Bez historii, bez wykształcenia, ale za to ze słowem Allaha na ustach. Nadchodzą nowe społeczeństwa. Aż czasem zastanawiam się, czy tych restrykcji pandemicznych COVID-19 nie powinniśmy bardziej rozumieć przez pryzmat tych właśnie zmian demograficznych. Dla wielu z nas te covidowe restrykcje były niezrozumiałe. Ale te nowe społeczeństwa, które dopiero się rodzą, może takich radykalnych azymutów potrzebują. Jakim państwem jest Maroko? No, proszę spojrzeć. Gospodarka raczej licha. Ludności mają tyle samo, co my, ale produkują pięć razy mniej i pięć razy mniejsza międzynarodowa konkurencyjność ich gospodarki. Zresztą jak spojrzymy w wartościach realnych, czyli tych ilościowych, to też ta różnica między naszymi krajami jest ponad 4,5 razy. Z drugiej strony, forum ekonomiczne w Dawos bardzo chwali Maroko. I mówią o marokańskiej gospodarce, że jest najbardziej konkurencyjną gospodarką Afryki Północnej. Zresztą, według Dawos, ta marokańska gospodarka należy też do najbardziej konkurencyjnych w całej Afryce. To widzimy tu na mapie całego świata. Maroko umieszczane jest na wysokich pozycjach wśród krajów o średnich dochodach. I jak spojrzymy na wolności gospodarcze, to też jest to stosunkowo wysoka pozycja. I niby wszystkie warunki do prowadzenia biznesu są dobre. I Dawos jest wręcz zachwycony Marokiem. Ale do Unii Europejskiej Maroko nie zostało przyjęte. I otrzymali odpowiedź, żeby się nawet nie starali. A rozwój gospodarczy. No, popatrzmy, jak wygląda. Tu widzimy Maroko i Polskę w zestawieniu od roku 1990. U nich ta gospodarka była tradycyjnie słaba, bo nawet w okresie przemian ustrojowych mocno górowaliśmy nad nimi. Ale potem do wstąpienia do Unii Europejskiej u nas widocznie jest naprawdę ogromny wzrost gospodarczy. A u nich ślimacze tempo. U nas w tamtym okresie zmiany nie wydawały się imponujące, ale u nich to już jakby czas zatrzymał się w miejscu. My rośliśmy gospodarczo, a oni czekali. Ale potem po wstąpieniu do Unii Europejskiej też mamy w Polsce spore wzrosty. U nich znowu nic. U nich idzie ślamazarnie jak po grudzie. Dla statystycznego mieszkańca Maroka przez te kolejne dekady niewiele się zmienia. Właściwie nic się nie zmienia. Świat idzie do przodu, a oni klepią starą biedę. Pewnym usprawiedliwieniem dla nich w Maroku może być wzrost liczby ludności. U nich ta ludność przerastała jak erupcja wulkanu gwałtownie. U nas więcej ludzi idzie do piachu niż się rodzi. A u nich odwrotnie. U nich bardzo dużo się rodzi. Ale jak popatrzymy na globalny wzrost naszych gospodarek, to też widać, że w Polsce rozwijamy się ponad dwa razy szybciej niż oni. My przeżyliśmy awans cywilizacyjny, a oni, a oni ten awans mogli jedynie obserwować u nas. U nich jest generalnie słabo. No i Dlatego mieli swoją wiosnę arabską w 2011 roku. Rozruchy objęły wtedy cały świat arabski. W sumie z tego samego powodu, braku rozwoju. Bo ten brak widocznego rozwoju konsumowany był przez wzrost tej ich liczby ludności. I przez to nic im się nie poprawiało w jakości życia. Arabowie żyli na Niezmiennym poziomie od dekad. Aż wybuchła arabska wiosna. Wybuchła arabska wiosna. No, w Maroku 30 stycznia 2011 roku czterech gości spaliło się publicznie. Samospalenie takie dramatyczne jak do rozpaczy. Potem były jeszcze inne samospalenia Marokańczyków. Jak duża musi być determinacja. Żeby ludzie chcieli się publicznie spalać na oczach innych. A to właśnie robili Arabowie. W Maroku zachodnie media donosiły, że ludzie w Maroku chcieli wolności na wzór zachodni i że walczyli w ten sposób z korupcją. Ale zachodnie media zawsze głoszą chwytliwe fanaberie. Bo czy w Maroku zmniejszyła się korupcja od czasu wiosny arabskiej? Ależ skąd? Proszę zobaczyć, na krótką metę kontrola korupcji tylko troszkę się poprawiła. A potem wróciła do starego poziomu. Wszystko jest tak, jak było. Wszystko jest po staremu. Jak zawsze. Nawet jak na Afrykę, to Maroko ma jednak dosyć odległe 20. miejsce w kontroli korupcji. Korupcja to nie tylko pieniądze pod stołem albo do kieszeni, to także przymykanie oczu na łamanie prawa, to także fałszywe rozumiana tolerancja, czyli odstępowanie od karania osób przydejowanych. Należysz do partii, więc nie będziesz ukarany. Taka nasza partyjna mafia nietykalnych. Korupcja to także potwierdzanie nieprawdy, czyli potwierdzanie odbioru źle wykonanej usługi i tak dalej Korupcja to co do zasady, akceptacja dla działań, które nie mają potwierdzenia w porządku prawnym. I w Afryce jest to dosyć nagminne. W Maroku także. A na świecie Maroko jest dopiero na 115 miejscu w kontroli korupcji. Na skali jest to wartość już mocno ujemna. Można powiedzieć, że w Maroku prawo sobie, a ludzie sobie. Prawo rozmija się z akceptowalną rzeczywistością. Tym właśnie jest korupcja, że to są dwa różne światy. Świat prawa jest inny niż świat rzeczywisty. Jednym z objawów korupcji jest szara strefa szara strefa czyli nie płacimy podatków, nie zgłaszamy tego. Że w ogóle jakieś zyski osiągamy, jakieś mamy przychody. I znowuż w Maroku około 30% gospodarki nie jest ujawniane. 30% jest w szarej strefie. I od wiosny arabskiej prawie nic się nie zmieniło. Jak na afrykański standard, no, to jeszcze nie jest tak źle, ale jednak z takimi wynikami trudno jest osiągnąć dobre wyniki gospodarcze. Bo jeśli da się nie płacić podatków, to trudno zachęcać do przedsiębiorczości i uczciwego konkurowania. Może był to jeden z powodów odmowy przyjęcia Maroka do Unii Europejskiej. A może była nim przeszłość kolonialna. Tego nie wiemy i chyba długo się jeszcze nie dowiemy. Ale Maroko jest w tej lepszej części Afryki, jeśli chodzi o gospodarkę. Tu widzimy w tej klasyfikacji realnej ilościowej Afryka to jednak tylko Afryka, to gospodarczy koniec świata i Maroko jest w czołówce, no ale tego gospodarczego końca świata. A jak spojrzymy na kryteria jakościowe, czyli nominalne PKB na osobę? To pozycja Maroka jest identyczna jak przy kryteriach ilościowych. No, widać to, prawda? Zresztą nie jest to tylko sytuacja Maroka, to także pozostałe dwa kraje tego wąskiego Magrebu, czyli Algeria i Tunezja, są bardzo podobne w wynikach gospodarki. No i szczególnie Algeria i Maroko należą do największych gospodarek na kontynencie afrykańskim. Magreb jednak ma duże znaczenie gospodarcze dla Afryki. Na czym ta marokańska gospodarka stoi? Proszę Państwa, przede wszystkim rolnictwo, kopalnictwo i turystyka. Powtórzę. Rolnictwo, kopalnictwo i turystyka. Czyli co do zasady gospodarka bez wartości dodanej. W rolnictwie pracuje jedna trzecia ludności. Marokańskie rolnictwo jest nieefektywne. Oparte na pracy fizycznej. No i rolnictwo przy tym jednej trzeciej ludności, które znajduje zatrudnienie, daje tylko 12% gospodarki, czyli jedną trzecią tego, co by wynikało z liczby zatrudnionych. To świadczy o efektywności tego rolnictwa. Nawet w porównaniu z innymi krajami Magrebu, mają w Maroku bardzo wielu rolników. W tym rolnictwie marokańskim zawarte jest także rybołówstwo. No, biedne gospodarki, co do zasady, często bazują na pracy mięśni ludzkich. I Maroko jest dobrym tego przykładem. Maroko oferuje światu fizyczną pracę rolników i fizyczną pracę rybaków. Oferuje światu to, co wykopią z ziemi, czyli minerały. I Maroko oferuje światu Kulturalną obsługę w spędzaniu wolnego czasu, czyli turystykę. Jakbyśmy powiedzieli, Maroko to taki kraj dla obsługi innych, bogatszych krajów. Daje im surowce, daje im żywność, daje im obsługę turystyczną. Co i dokąd sprzedaje Maroko za granicę? No, popatrzmy na marokański eksport. Najpierw dokąd sprzedają. No widać Hiszpania i Francja. No, chyba specjalnie nikogo to nie dziwi. Maroko to przecież była kolonia francuska, a Sahara Zachodnia to była kolonia hiszpańska. W tym wypadku działa tradycja, ta historyczna zależność, no i jednocześnie geograficzna bliskość. Ale ogółem do Europy trafia aż dwie trzecie. Marokańskiego eksportu. Taka ogromna zależność od Europy. Można powiedzieć, że Maroko obsługuje dawnych kolonialistów. No i tu widzimy na przykład statystyki przylotów. Pomijając samych Marokańczyków, to Francuzi i Hiszpanie należą do największych grup narodowościowych, które przychodzą, przychodzą, przelatują do, do Maroka. Dawni kolonialiści. Oni są. Najczęstszymi gośćmi. Inwestycje zagraniczne. No, te inwestycje proporcjonalnie do gospodarki to u nich są mniejsze jak inwestycje w Polsce. Ale to może być nie tylko powód do zmartwień. Martwi wielkość tych inwestycji w liczbach bezwzględnych. Tu widzimy w zestawieniu z Polską, w liczbach bezwzględnych mało się u nich inwestuje. Znowuż pytamy, kto inwestuje w Maroku? I patrzymy. Były kolonialista Francja, a ostatnio także Arabowie, w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historia Magrebu zawsze była rozciągnięta między Hiszpanią i Francją z jednej strony, a Arabami z drugiej strony. I nadal tak się dzieje. Tamta historyczna zależność przenoszona jest na współczesne czasy. Co eksportuje Maroko? Największą część eksportu stanowią przewody izolowane aż 18%. No cóż, przewody izolowane to nie jest specjalnie złożony produkt, ale za to uniwersalny. Do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu. Eksportowany jest głównie do Hiszpanii i do Francji, do niedawnych kolonialistów. I zaraz za tym izolowanym drutem idą samochody. Jakie samochody? No, głównie francuskie. Znowuż do kolonialistów koncerny Renault, San, a potem francuski koncern PSA, czyli Citroën, Opel, Peugeot, Vauxhall. I jest obecny w Maroku nawet chiński konkurent Tesli, żeby mieć dojście na rynki Europy Zachodniej. Marokańczycy dają spore ulgi dla branży motoryzacyjnej, byle tylko przyciągać inwestycje dla siebie, byle tylko dać ludziom pracę. Ale jak tutaj Państwo sumujecie, to motoryzacja i branże związane, w tym przewody, czyli drut izolowany, to jedna trzecia marokańskiego eksportu. Do dawnych, czy niedawnych kolonialistów. Potem 13% eksportu stanowią tekstylia. Tekstylia. No, tekstylia wymagają przede wszystkim taniej siły roboczej. Produkcja nie jest skomplikowana w tekstyliach. Zatrudnienie znajdują głównie kobiety. Tania praca w Maroku. Tekstylia. No, kolejne 7% to ryby i ich przetwory. Mówiliśmy już, że w rolnictwie, w tym także w rybołówstwie, pracuje jedna trzecia Marokańczyków. To jest ta ciężka praca, to są te proste produkty, najprostsze, bez wartości dodanej. I co złowią, to wysyłają na eksport. No i na końcu eksportują Marokańczycy to, co wykopią w ziemi i czasami trochę przerobią. Nawozy, fosforany wapnia. Łącznie to jest ponad jedna piąta eksportu. Maroto i zachodnia Zachara mają złoża fosforanów oceniane na trzy czwarte światowych zasobów. Trzy czwarte światowych zasobów. Produkcja jest brudna, małowydajna, energochłonna, ale zapotrzebowanie na całym świecie występuje na nawozy. Jest zapotrzebowanie na żywność, więc jest także zapotrzebowanie na nawozy. Nawozy, żeby ziemia większe wydawała plony. I w tych nawozach Maroko jest potentaty. Ale nawozy nie są opłacalne. Okresami górnictwo stanowiło w Maroku ponad 1 trzecia eksportu. Wiele zależy od poziomów cen światowych, a ceny na fosforany bywały chimeryczne. Tu na wykresie pokazuję tą zmienność, a produkcja jest brudna. Produkcja niszczy środowisko i jest stosunkowo mało efektywna, stosunkowo mała wartość dodana. Maroko stale jest wymieniane wśród największych światowych producentów nawozów dla rolnictwa. Tyle, że nie jest to produkt o dużej wartości dodanej. Niestety nie jest tak. Pomimo dużej produkcji, Wymiar gospodarczy jest dla Maroka stosunkowo niewielki. Niby mają 3 czwarte światowych zasobów fosforanów, ale korzyści gospodarczej z tego, ta korzyść jest raczej niewielka. No i trzeba pamiętać, że na światowym rynku nawozów prym wiodą głównie firmy zachodnie. Tak jak tu pokazuje. Zyski wędrują co do zasady do zachodnich koncernów. Bo to one te nawozy dystrybuują. No a co Maroko importuje? Maszyny i produkty przemysłowe ropa i pochodne części do przemysłu motoryzacyjnego metale do produkcji przewodów. Eksport Maroka jest prosty, a import bardziej złożony. Eksport Maroka to produkty tanie względnie praca dla byłych kolonialistów. I korzyści osiągane w wyniku takiej wymiany, w wyniku realizacji tego eksportu, są dla Maroka mizerne. Dlatego ostateczny wynik eksportu i importu jest ujemny. Zwracam uwagę, że jest to sytuacja niemal typowa dla wielu biednych krajów. Niby kraje bogate u nich inwestują i miejscowi ludzie mają pracę. Kraje zachodnie kupują do swoich fabryk miejscową tanią siłę roboczą. Te wyprodukowane na miejscu produkty są następnie eksportowane na zachód. I eksportowane są produkty rolne, w tym ryby, i eksportowane są kopaliny. A jednak jest to za mało, żeby pokryć koszty importu koszty rosnącego importu. Żyje się w Maroku i jemu podobnych krajach biednie. A mimo to te kraje nie są w stanie pokryć kosztów swojego utrzymania, nie są w stanie pokryć kosztów importu. Żyje się u nich biednie, a mimo to stale na minusie. I proszę Państwa, i, i trzeba emigrować za pracą. Dlatego Marokańczycy najpierw nadrabiają usługami, a konkretnie usługami turystycznymi. Ujemny bilans handlowy trzeba jakoś wyrównać, więc przyjmują zachodnich turystów, którzy płacą twardą walutą, ale jak mówiłem, głównie są to Francuzi i Hiszpanie, czyli dawni kolonialiści. Dochody z turystyki to prawie 7 milionów dolarów rocznie, tu pokazuję na slajdzie. Ta sytuacja z ujemnym bilansem handlowym, właściwa jest także dla sąsiednich krajów tego rdzenia Magrebu, dla Algierii i Tunezji. Nie wystarczy sprzedawać pracę fizyczną u zachodnich inwestorów, nie wystarczy sprzedawać płody rolne i kopaliny. Koszty utrzymania we współczesnym świecie rosną i rosną, i coraz częściej kraje biedniejsze nie są w stanie zapracować na swoje utrzymanie. Żaden eksport nie wyrówna tego importu, który daje jako taki poziom życia. Żeby zapracować na swoje utrzymanie, trzeba stale zwiększać eksport. Myślę tutaj nie tylko o wartościach bezwzględnych, ale przede wszystkim jako część gospodarki. Kraje tego rdzenia Magrebu osiadły trochę na laurach. Eksport utrzymuje się na stałym poziomie. A takie ustanie w pogoniu za lepszymi wynikami skazuje je na porażkę. To widzimy Maroko w zestawieniu z Polską. W Polsce wartość eksportu stale rośnie. Proszę Państwa, gdybyśmy chcieli przełożyć tę gospodarkę państwową na gospodarstwa domowe, żeby lepiej zrozumieć, eksport to nasze zarobki, to sprzedaż przez nas naszej gotowości do pracy. A import to są nasze koszty utrzymania. Jeśli nie zadbamy o to, żeby coraz więcej sprzedawać, żeby coraz więcej zarabiać, to koszty utrzymania okażą się większe od naszych dochodów i mamy ujemny bilans handlowy. Świat współczesny staje się coraz bardziej rozwinięty technologicznie i koszty utrzymania stale rosną. Płacimy za nowoczesne technologie i płacimy za coraz droższą energię. Maroko musi tę nowoczesność i także energię kupować za granicą. I to stanowi import. Import, import to są koszty utrzymania. A po stronie dochodu, czyli eksportu, Maroko ma produkty rolne i ryby. To tanie produkty. I kopaliny, czyli to, co wykopie z ziemi, i ma usługiwanie turystom, czyli tą służbę. Służbę dla tych, którzy odwiedzają Maroko i płacą dolarami i euro za świadczone dla nich usługi. Ale to wszystko jest za mało. Za mało i Marokańczycy muszą wyjeżdżać ze, do pracy za granicę, żeby jako taką względną równowagę wymiany zapewnić. Marokańczycy wyjeżdżają do pracy za granicę i przesyłają wynagrodzenia dla rodzin w kraju. W kraju nie zarobią, no i muszą wyjeżdżać. I przesyłają wynagrodzenia do rodzin w kraju. I dzięki tym wynagrodzeniom rodziny w kraju mogą przeżyć. A państwo, A państwo bierze te waluty, które oni wysyłają, i może za nie więcej importować. To widzimy ewolucję tych wyjazdów Marokańczyków. W 1968. Wyjechało ich 137 tysięcy, ale już dwie dekady później było ich 1 174 tysiące. A po kolejnych dwóch dekadach, w roku 2012, było już ponad 3 miliony za granicą. Marokańczycy masowo wyjeżdżają do pracy. Tu pokazuję to jeszcze na wykresie. Za granicą jest coraz więcej i więcej Marokańczyków. Dlaczego? Bo jak tu pokazuje na tym zestawieniu dochodów i wydatków gospodarka ich państwa nie jest w stanie zapewnić im godziwego życia. Nie są w stanie gospodarować w sposób konkurencyjny. I najmują się do pracy za granicą. Nie wytrzymują jako gospodarka państwowa. Import jest za drogi i muszą żeby pokryć import, wyjeżdżać do pracy za granicą, muszą się tam najmować i przesyłać pieniądze do rodzin. Czy jest to wina Marokańczyków? Proszę Państwa, niezupełnie. Świat rozwija się coraz szybciej i proporcjonalnie do tego rozwoju wzrastają wydatki, czyli import. Bo bardzo dużo rzeczy w kraju mamy z importu. I jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie dochodów na równoważnym poziomie, to będziemy odstawać od reszty świata. Coraz więcej kosztuje technologia, a w konsekwencji coraz mniej warte jest to, co możemy uzyskać z ziemi, czyli rolnictwo i górnictwo, i coraz mniej warta jest siła ludzkich mięśni. Technologia jest coraz więcej warta. Technologia przybiera na wartości. I ten import technologiczny. Jest bardzo ważny. Jeżeli chcemy żyć na godziwym poziomie, to musimy także adekwatnie eksportować. A jeżeli mamy tylko tanie produkty, no to cóż, pozostaje nam wyjazd z zagranicy i dorabianie siłą ludzkich mięśni. Proszę zobaczyć, że coraz bardziej rosnącą wartością jest to, co jest niematerialne. Czyli technologie, własność intelektualna i kapitał to, co materialne, jest coraz mniej warte. No tak się rozwija współczesny świat. Technologie, wiedza, innowacyjność to ma wartość. A to, co materialne, to, co jest zwykłą produkcją, to, co jest surowcami i to, co jest plonami rolnymi to ma wartość relatywnie coraz mniejszą. Marokańczycy z zagranicy przysyłają pieniądze do kraju. Przekazy pracownicze i tych przekazów jest coraz więcej i więcej. Pokazują te dane za Trading Economics w różnych okresach czasu. Wydaje się, że największy skok przesyłanych wynagrodzeń nastąpił w latach 2000-2008. Wartość przekazów pracowniczych wzrosła w tym okresie ponad trzykrotnie. Oni stale wyjeżdżają za robotą. Do czego to może dowodzić? Coraz większą rolę w zaspokajaniu naszych potrzeb odgrywa to, co mówiłem: innowacyjność, pomysłowość i rozwój. Odgrywają zdecydowanie większą rolę niż najcięższa praca czy nawet handel. Ten wygrywa, kto tworzy nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Mówiąc językiem potocznym, świat człowieka coraz bardziej jest niematerialny, a ta część materialna w coraz większym stopniu. Wykonywana jest przez maszyny i urządzenia powstałe dzięki naszej wyobraźni. Ci, którzy nie nadążają za tymi zmianami, będą tak jak Marokańczycy, zmuszeni opuszczać swój kraj, bo nie będą nadążać za rozwojem świata. I mówię to w sensie dosłownym: kraje takie jak Maroko będą stawać się skansenami. Albo rezerwatami podobnymi do tych, jakie są dla Indian w Ameryce Północnej. Powiedzieliśmy, że w Maroku mają dyktaturę. Rządzi króla, ale nie ma demokracji, nie ma demokratycznych swobód. Czy to ma znaczenie dla jakości gospodarowania? Demokrację można by określić jako dodatkowy stopień swobody w zarządzaniu gospodarką. Demokracja może mieć swoje dobre, ale może mieć także i złe strony. Mam na myśli tą równowagę budżetową. W każdym społeczeństwie jest pokusa, żeby więcej wydawać na sferę budżetową i na potrzeby społeczne niż zostało zebrane w podatkach. A jak wygląda równowaga budżetowa w Maroku? No, widzimy, że co roku mają deficyt. To, że jest deficyt, to normalne, bo niemal w każdym kraju na świecie są deficyty budżetowe, a w szczególności takie deficyty występują w rozwiniętych krajach zachodnich. Ważne jest, żeby te deficyty nie były nadmierne. W Unii Europejskiej staramy się przestrzegać jednego z kryteriów Maastricht, które mówią, że deficyt nie może przekraczać 3% PKB. Maroko w pojedynczych latach 1996, 1997, 1998, 1999, a potem jeszcze w latach 2007 i 2008 wypracowało nawet nadwyżki budżetowe. To są naprawdę całkiem dobre wyniki Maroka. To znaczy, że marokańska władza, nawet jeśli jest to dyktatura, dobrze dba o równowagę budżetową. Maroko ma dobrych gospodarzy. Spójrzmy, dla porównania na polskie deficyty budżetowe z tego samego źródła, trading economics. I widzimy, że te polskie deficyty nie odbiegają od marokańskich. Oni Afryka, a my Europa. A mimo to ta sama kultura gospodarcza. Można by o nich powiedzieć, kawałek Unii Europejskiej w Afryce. A jak zestawimy dane długookresowe, o tu mamy na wykresie, to widzimy, że oni mają nawet lepszą równowagę budżetową, a na pewno lepszą mieli do wiosny arabskiej w roku 2011. No i wtedy w wyniku tej wojny arabskiej nastąpiło poluzowanie. Marokański król zechciał ulżyć poddanym i poluzował wydatki. I ten marokański król powiedział: Chcieliście lepiej, to macie lepiej, ale przecież podzielić można tylko to, co sami wyprodukujecie. A jeśli za mało wam waszej produkcji, to ja mogę tylko zapożyczyć nasz kraj albo dodrukować pieniędzy. I jak widać po 2011 roku ta równowaga budżetowa jest nieco gorsza. Nie jest tragiczna, ale widać, że jest nieco gorsza. Król mówi: „Chcieliście Zachodu, a no to wam poluzowałem. No to macie”. Inflacja. No. Proszę zauważyć, że bardzo długo ta ich inflacja trzymała się poziomu około 1,5%. Proszę Państwa, 1,5% to bardzo dobry poziom, nawet jak na standardy Europy Zachodniej. Ten król marokański trzymał poddanych w żelaznym uścisku i w ten sposób dbało o gospodarkę. No, dopiero wybuch wojny na Ukrainie spowodował wzrost inflacji. Widać to tutaj. No nie ma się czemu dziwić. Ceny ropy jest. Zawsze wyrażona w dolarach, a eksport mają w euro do Europy. Obie te waluty się rozjechały i maroko popłynęło w tej wojnie na Ukrainie. Choć tak naprawdę było Bogu ducha winne i w tej wojnie nie uczestniczyło, ale jest jedną z bardzo wielu ofiar światowych wojny na Ukrainie. Tu na slajdzie pokazuje, jak ich waluta słabnie od Wybuchu wojny na Ukrainie. Silny dolar uderza w niemal wszystkie kraje. Maroko oberwało swoją drogą. Proszę porównać kurs polskiego złotego do marokańskiego dirhama. Od lutego 2008 roku polski złoty słabnie w stosunku do ich walut. To znaczy, że Marokańczycy potrafili sobie jednak całkiem nieźle radzić. Mają dobrego gospodarza. Serio. Ten król marokański, ten dyktator, ten brak demokracji, to jednak służy ich gospodarce. Pozytywnie. A tu jeszcze ostatnia dekada. Marokański Dirham w stosunku do dolara trzymał się całkiem nieźle. Dopiero ostatni okres wojny na Ukrainie wywrócił tę marokańską stabilizację. A na jakich warunkach Maroko się zapożyczało? I znowuż proszę popatrzeć, przez ostatnie dwa lata mieliśmy oprocentowanie na poziomie niewiele, ponad 2%. Bardzo niewiele widać, że ktoś to trzyma w garści, nie pozwala na socjalne rozpasanie. Oczywiście można analizować wskaźnik po wskaźniku, nie wszystkie są takie bardzo dobre. Tu mamy zadłużenie, ostatnio wzrosło, ale chodzi mi bardziej o pokazanie pewnego porządku w tej marokańskiej gospodarce, bo on jednak zdecydowanie przeważa. Ale pomimo tego, że Maroko się stara, pomimo tego, że Maroko dobrze gospodaruje i trzyma równowagę, ma naprawdę dobrego gospodarza i napływają tam proporcjonalnie do wielkości gospodarki, spore inwestycje. I Maroko współpracuje przede wszystkim z Europą i bardzo rozsądnie gospodaruje to, proszę Państwa, bieda w Maroku jest znaczna i duże nierówności społeczne. Za mniej niż 5,5 dolara dziennie żyje tam prawie jedna trzecia społeczeństwa. Ale tak to przynajmniej wynika z danych. I są bardzo duże nierówności w dochodach. No i warto pamiętać, że część społeczeństwa żyje w produkcji przemytu narkotyków do Europy. No jak jest taka ogromna bieda, bo jest bieda. Ludzie nie są w stanie się utrzymać i muszą emigrować, żeby zarobić. Ludzie mają do wyboru albo wyjechać za granicę i tam się dorabiać u byłych kolonialistów, albo wstąpić na drogę przestępstwa i produkować narkotyki i potem przerzucać je do Europy. Zresztą także te przemytnicze szlaki z Ameryki Środkowej i Południowej też prowadzą przez Maroko. Proszę Państwa, na przykładzie Maroka chciałem pokazać, jak Wygląda większa część naszego świata. Ta większa część naszego świata to są jednak kraje postkolonialne, kraje bez narodowej historii i bez narodowej tradycji. Tam trudno jest w ogóle o zrozumienie pojęcia narodu. Społeczeństwa są historycznie wymieszane i Często są niewykształcone, sporo na alfabetu i za wykształcenie służy znajomość zasad religijnych. Gospodarowania uczyli się u kolonizatorów i ci kolonizatorzy nadal traktowani są jak dobroczyńcy i pracodawcy dla nich, inwestorzy i pracodawcy. Kolonizatorzy traktowani są jak sprawcy dla ich dobrobytu. I kolonizatorzy, jeszcze ci niedawni, traktowani są jak niedościgły wzór, bo jednak każdy chce żyć w dobrobycie i każdy stara się tym kolonizatorom przypodobać. Po dzień dzisiejszy Maroko, te kraje nie znają demokracji, bo nigdy ich nie zaznali. Mieszkańcy co dnia ciężko pracują a kiedy widzą że ich kraj coraz bardziej staje się skansenem, to wyjeżdżają do bogatych kolonizatorów w poszukiwaniu dobrobytu starają się sprzedają wszystko co tylko mogą a jednak żaden z tych krajów nie ma szans na wybicie i każdy z tych krajów ostatecznie gospodarczo polegnie Proszę państwa Maroko tak jak Maroko, tak wykuwa się przyszłość naszego świata. Świat wymieszanych populacji, bez narodów. A czy można mówić o Amerykanach jako o narodzie, o narodzie etnicznym? Pewnie, że nie można. Już niedługo ten kosmopolityczny świat zapuka do naszych drzwi. Tak się to stanie. Dziękuję za uwagę.